Dzień dobry. Dzisiaj pytanie, czy Maria była naturalną matką Chrystusa? Czyli jeśli chcemy odpowiedzieć na to pytanie, czy Maria była naturalną matką Pana Jezusa Chrystusa, to odpowiedź jest oczywiście pozytywna. Tak, ona nią była. Już pierwsza przepowiednia dotycząca Pana Jezusa Chrystusa nazywa go jej potomstwem. Czytamy o tym w pierwszej Mojżeszowej, 3 rozdział, 15 werset. Pierwsza Księga Mojżeszowa, inaczej Księga Genezis, 3 rozdział. Piętnasty werset. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Te słowa Pan Jezus, te słowa Bóg powiedział do szatana. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Wyraźnie jest powiedziane, że wtedy rzekł Pan Bóg do węża. Zatem widzimy, że ten fragment nazywa Pana Jezusa jej potomstwem. Apostoł Paweł z kolei stwierdza, że jednym z przywilejów ludu izraelskiego było należenie do grona tych, czyli słowo użyte tam jest ojcowie, z których pochodził Chrystus według ciała. I o tym czytamy m.in. w Rzymian 9 rozdział, list do Rzymian. 9 rozdział. Werset 5. Których i ojcowie, i z których pochodzi Chrystus według ciała, który jest nad wszystkimi, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ponadto w Ewangelii Jana, 7 rozdział, 42 werset, mamy świadectwo, że Pismo mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida. Ewangelia Jana, 7 rozdział. Werset 42. Czyż nie mówi Pismo, że z nasienia Dawidowego i z Betlejemu, miasteczka, gdzie był Dawid, przyjdzie Chrystus? Czyli wyraźne, jasne świadectwo. Czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida? Inne jasne wyjaśnienie tej kwestii znajdujemy w innych miejscach, na przykład w listach do Rzymian, na przykład w liście do Rzymian, 1 rozdział, 3 werset. O synu swoim, który się narodził z nasienia Dawidowego według ciała. Tam czytamy, że Chrystus był potomkiem Dawida według ciała. Z kolei też mamy drugi list do Tymoteusza. I w tym drugim liście do Tymoteusza, Rozdział 2, werset 8, jest wyraźne świadectwo. Pamiętaj, że Jezus Chrystus powstał z martwych, który jest z nasienia Dawidowego według Ewangelii mojej. Zatem jeśli chcemy zgodnie z Pismem Świętym odpowiedzieć na pytanie, czy Maria była naturalną matką Pana Jezusa Chrystusa, czy Maria była naturalną matką Chrystusa, to odpowiedź brzmi: tak, ona nią była.